No proszę pana, jadę prosto, ludzie jechali od strony Bolkowa, nie? Po prostu droga była ropą zalana, wyrzuciło ich na moją część, no i nie ma kawałka samochodu, nie? Od kierowcy skasowali cały zderzak, nie? I tyle. Stan na wierzchni, po prostu ktoś wylał ropę, nie? Po prostu ropa się lała albo z samochodu, albo wiózł w baniakach czy w czymś, śliska po prostu, no i ludzie wpadli w poślizg, nie? A ja nie w odpowiednim momencie nadjechałem, nie? Tak by w pola pojechali. Nie, no na szczęście wszyscy cali zdrowi, nie? Tylko pojazdy ucierpiały, jak to zawsze bywa. Będzie przymusowy urlop? No raczej tak, u nas w firmie jakoś tak auta są wszystkie na kierowców, do kierowców dostosowane, każdy ma swój i niestety, dopóki nie naprawią, to będziemy siedzieć w domu, odpoczywać. Ale daleko pan podróżował? No jadę z Gdańska z towarem do Kamiennej Góry, nie? No i klient nie dostanie towaru. Nie powiem jaki, no bo to może tajemnica handlowa. W miejscowości Sokola, na drodze krajowej numer 3, na samym zakręcie miejscowości tej doszło do kolizji drogowej, zjechania z przeciwległego pasa jezdni na drugi pas, w wyniku czego zderzenia uległy dwa samochody, to jest samochód osobowy, samochód ciężarowy. W wyniku tej kolizji rozstrzelnieniu został jeden ze zbiorników z olejem napędowym, jak i olejem silnikowym. Niewielka ilość jednak, w wyniku deszczu powstały takie plamy, które no, były śliskie, mógł ten olej dostać się do strumyczka rzeczki. W związku z powyższym strażacy zabezpieczyli ten teren, odcinając przy pomocy sorbentów wypływ tego, jak i neutralizując samą plamę. Działania w obecnej chwili my strażacy kończymy, na miejscu jeszcze jest policja, która będzie prowadziła swoje czynności drogowe. Dziękuję.